Hej, cześć, ja jestem Hubson, no i witam was ponownie w kolejnym odcinku z Mitów, tym razem w grze GTA San Andreas, gdzie będziemy sobie tak samo jak w GTA 4 sprawdzać różne mity, które to wy mi podsyłacie. Jeszcze tak w ramach wstępu dodam, że te mity dotyczące też bety GTA San Andreas również będą uwzględnione, tylko że muszę sobie tego moda ponownie wgrać, ponieważ tam wgrałem jeszcze niechcący jednego moda, który niestety psuje grę, gra się crashuje i w tym odcinku niestety nie mogę tych mitów sprawdzić, natomiast od następnego odcinka albo od, nie wiem, za dwa odcinki maksymalnie sobie te mity również sprawdzimy, także jeżeli macie jakieś właśnie do sprawdzenia z bety do GTA San Andreas, tego moda dokładnie, to śmiało piszcie i sobie je, tak jak mówię, w następnych odcinkach również sprawdzimy. No a tymczasem przechodzimy sobie już do pierwszego mitu, gdzie będziemy sprawdzać, czy za pomocą samolotu Beagle możemy transportować różne samochody, ponieważ taki mit się pojawił i jest on bardzo ciekawy. Szczerze mówiąc, to nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. No i jestem trochę tak nastawiony pesymistycznie do tego mitu, czy uda się faktycznie coś takiego wykonać. Aczkolwiek za chwilkę zobaczymy, może się uda. Wpisałem sobie kod na Hot Ring Racera, no i zobaczymy, czy faktycznie coś takiego zadziała. Myślę, że w miarę dobrze zaparkowałem. Jakoś udało mi się ten samochód na skrzydle ustawić. Aczkolwiek wygląda to dość średnio, ponieważ jak sami widzicie, niestety ten samochód lewituje i boję się, że niestety ten mit może nie zadziałać. No aczkolwiek zobaczymy. Może jednak zostanę zaskoczony pozytywnie, no i jakoś uda się to wykonać. Z tego co wiem, muszę takim być no dość delikatnym przy skręcaniu właśnie tym samolotem. Ponieważ autor mitu napisał, że gdy będę wszystko wykonywał tak dość raptownie, to może się to zakończyć tym, że samochód spadnie, aczkolwiek w tym momencie no wygląda to całkiem nieźle. Wow, no nie spodziewałem się totalnie. Może spróbujemy sobie tym samolotem wraz z tym samochodem, że tak powiem, na takim holu dolecieć do jakiegoś innego lotniska i wylądować. No jeżeli to się uda i ten samochód faktycznie nie spadnie, to będzie mi się wydaje cud, aczkolwiek póki co wygląda to dość obiecująco. Mam nadzieję, że tak zostanie do samego końca. Za chwilkę się o tym przekonamy. No z tego co widzę, najbliżej chyba jest lotnisko CJ-a, także tam sobie spróbujemy wylądować. Tyle, że muszę ominąć tutaj bazę wojskową, bo za chwilkę mnie zestrzelą. Żeby takiego fejla tylko nie popełnić. Lotnisko CJ jest dość blisko już, także powoli będziemy się przemierzać do lądowania. Muszę być strasznie uważny, żeby teraz w końcowej fazie tego wszystkiego nie spieprzyć. Za chwilkę zobaczymy, czy się uda, czy jednak, kurczę, gdzieś w ostatniej fazie oczywiście zważywie. No, powolutku, powolutku, spokojnie. Już tak dość mocno tą prędkość wytraciłem. Teraz wystarczy tylko i wyłącznie dość delikatnie wylądować i no i jakoś się udało, moi drodzy, także super. Bardzo ciekawy mit. W ogóle nawet nie słyszałem o nim, żeby coś takiego było, żeby za pomocą jakiegokolwiek samolotu dało się samochód transportować. No jak widzicie, w pełni się udało, no i możemy sobie takim samochodem w Las Venturas w tym momencie pojeździć. Także mit do potwierdzenia, no i przechodzimy sobie już do kolejnego. No i w tym momencie jesteśmy w Los Santos, będziemy sobie testować oczywiście kolejny mit, który mówi nam o tym, że gdy wejdziemy do samochodu i przytrzymamy jednocześnie W i spację, to wtedy kierowca, który prowadzi samochód, znaczy kierowca, który prowadzi samochód, ogólnie kierowca, niby zginie. No jest to dość ciekawe. Zobaczymy sobie na przykładzie tego, czy coś takiego faktycznie zadziała. Trzymam W i spację. What? Gościu zginął, faktycznie, zobaczcie. Zobaczmy sobie na przykładzie tego, czy to też zadziała. No i ten też wygląda na dość nieżywego. Tak, dokładnie, leci z niego krew. No wow, nie spodziewałem się. Kolejny bardzo ciekawy mit. Zobaczymy sobie jeszcze raz, czy on faktycznie działa, no ale raczej wynik tej próby będzie taki sam jak prób poprzednich. No i tak samo gościu nie żyje, czyli kolejny mit, który musimy sobie potwierdzić. Bardzo ciekawy, którego no ponownie nie znałem. Dobra, także tak jak powiedziałem, mit do potwierdzenia, no my przechodzimy sobie do mitu numer 3.
W tym momencie zmierzamy powoli na stację kolejową, ponieważ mit mówi nam o tym, że da się do innego miasta, czyli do San Fierro albo do Las Venturas, chyba w komentarzu była mowa o San Fierro, dostać się na początkach gry, gdy mamy jeszcze te lokacje zablokowane, do innego miasta właśnie za pomocą pociągu. Jest to bardzo ciekawe, nigdy tego nie sprawdzałem, no i zobaczymy, czy coś takiego faktycznie ma miejsce w tej grze, bo jak wiecie, gdy w GTA San Andreas przekroczymy granice miasta, w momencie kiedy inne mamy zablokowane, to niestety goni nas policja, mamy 4 gwiazdki, no i wygląda to wówczas dość słabo, natomiast akurat jedzie pociąg, no i zobaczymy, czy pociągiem da się faktycznie do innej części miasta w ogóle dostać. A to, czy już będziemy mieć poziom wanted level jakiś, no to zobaczymy, jak w ogóle uda nam się właśnie do San Fierro tym pociągiem dojechać. No okej, wsiedliśmy, zobaczymy, czy jak pominiemy podróż do następnej stacji. No póki co jesteśmy wciąż w Los Santos, bo to jest Market Station, czyli stacja, która znajduje się w downtown w Los Santos. Za chwilkę przeskipujemy pociąg do kolejnej stacji, zobaczymy, czy ten faktycznie dowiezie nas do San Fierro. No a być może do Las Venturas, bo nawet nie wiem, czy w tą stronę pociąg nie zmierza właśnie do Las Vegas. Tego oczywiście wzorowanego na Las Vegas miasto, no ale jak widzicie, niestety pojawiliśmy się z powrotem w Los Santos, tej stacji, na której żeśmy wsiedli do tego pociągu, czyli no niestety mit chyba jest do obalenia, tak, bo raczej za pomocą pociągu do innego miasta, gdy mamy to miasto zablokowane, się dostać nie możemy. A dobra, tak jak mówię, mit obalony i przechodzimy sobie do następnego. No i okej, mit numer 4 z tego, co dobrze liczę. W tym momencie musimy sobie wczytać save'a tego samego, na którym byłem przed chwilę, czyli przed misją drive-by, ponieważ chciałem wam pokazać jedną rzecz. Ogólnie mit dotyczy tego, to jest właśnie taki bardziej znak zapytania, czy da radę dostać się do innego miasta, gdy to miasto jeszcze jest zablokowane i żeby nas jednocześnie nie goniła policja. I to jest ogólnie taka ciekawostka strasznie stara. Ona była mi już znana, no chyba z 10 lat temu, jak nie lepiej. Ogólnie jest kilka misji w Los Santos, gdzie nie wykonując jakby tych misji, możemy dostać się do innego miasta bez właśnie wanted levelu, co wam za chwilkę pokażę. Jedną z takich misji jest właśnie drive-by, czyli misja, którą teoretycznie w tym momencie wykonujemy. No i spróbujemy dostać się do Las Venturas, zobaczymy, czy na tej wersji gry ten błąd dalej będzie jakby działał, bo jest to swojego rodzaju bug. No i zobaczymy, czy faktycznie bez wanted levelu będziemy mogli sobie takie Las Venturas chociażby zwiedzać. No i okej, powolutku będziemy sobie przekraczać granicę miasta Los Santos, żeby właśnie dostać się do Las Venturas. No i zobaczymy, czy za chwilkę będzie nas ta policja gonić, czy jednak nie. No wydaje mi się, że właśnie misja drive-by była jedną z takich misji, gdzie dało się to wykonać. Gdzie dało się ten bug, że tak powiem, aktywować. No i jak sami widzicie, w tym momencie przekroczyliśmy już granice miasta Las Venturas, no i możemy sobie to miasto na spokojnie zwiedzać bez żadnego wanted levelu, bez 4 gwiazdek policji, na naszym ogonie. To jest taka dość fajna i przydatna ciekawostka, ponieważ ja tak miałem często właśnie w grach z serii GTA, że chciałem inne części miasta zwiedzić, albo ogólnie inne miasta, no ale niestety było to niemożliwe, ponieważ chociażby właśnie ta w GTA San Andreas goniła nas policja, tak samo było zresztą w GTA 4, gdy chcieliśmy się dostać do innej części miasta, natomiast jest to bug, który tą policję eliminuje i w tym momencie bez żadnego kodu, ja akurat sobie pisałem kod na jetpacka, ale ogólnie bez żadnego kodu możemy się do takiego miasta dostać i sobie to miasto na spokojnie pozwiedzać. Czyli, że tak powiem, mit taki do potwierdzenia, tak? Bo da się coś takiego zrobić, mimo że było to znak zapytania. Przeliśmy sobie to pytanie, które jeden z widzów zadał jako mit. No i jak najbardziej mit do potwierdzenia. Może część z was tej ciekawostki nie znała, także wam się jak najbardziej przyda. No i okej, w tym momencie jestem w Hydrze. Będziemy sobie konfrontować się z kolejnym mitem, który mówi nam o tym, że jak wzbijemy się na strasznie wysoką wysokość, na strasznie dużą wysokość oczywiście, lub gdy zeskoczymy z jakiegoś bardzo wysokiego budynku, to CJ nie zginie w momencie, kiedy pasek zdrowia jest wypełniony na maksa, czyli tak w tym momencie, jak możecie zauważyć w prawym górnym rogu ekranu. No i za chwilkę sobie to zobaczymy. Wzbije się na bardzo wysoką odległość od ziemi i zobaczymy, czy faktycznie uda się coś takiego wykonać. No jeżeli CJ się w tym momencie nie zabije, to powiem wam szczerze, że będę w szoku, bo
Wzbiłem się na maksymalną odległość od ziemi, no jak widzicie, jakoś się udało, czyli faktycznie mit zostaje potwierdzony. No i ponownie jestem w lekkim szoku, bo no wysokość była piekielnie wysoka, że tak powiem, i jakoś udało się to przeżyć, także tak jak mówię, raczej kolejna próba by się powiodła, tak samo jak ta pierwsza. No i tak jak mówię, mit zostaje potwierdzony. No i w tym momencie będziemy konfrontować się z kolejnym mitem. Mówi nam o tym, że gdy strzelimy właśnie z wrzutni rakiet w lustro, to rakieta przeleci przez to lustro, no i gdzieś tam poleci w głąb, że tak powiem, tego lustra. Także sobie to zobaczymy, no wątpię, szczerze mówiąc. No i tym razem to, co myślałem, się potwierdziło, czyli jednak chyba czegoś takiego nie da się wykonać. No byłoby to dość takie no dziwne i śmieszne jednak, bo no lustro ma jakby kolizję, tak? Nie możemy sobie przez nie przejść, więc tak samo taka rakieta wystrzelona właśnie z tej wyrzutni oddziaływuje na to lustro tak samo jak CJ, który próbuje w nie wejść, tak mi się wydaje. Także mit, który musimy sobie obalić. Aczkolwiek bardzo ciekawy i naprawdę pozdrawiam widza, który ten mit podesłał. No i dobra, przechodzimy sobie już do ostatniego mitu dzisiejszego odcinka. W tym momencie potrzebuję skołować jakiegoś członka gangu jakby do mojej ekipy. Spróbujmy tylko sobie, że tak powiem, do tej ekipy wziąć. Muszę z nim wsiąść do samochodu i podjechać pod jedną z dziewczyn CJ'a. I podobno gdy dziewczyna będzie chyba do nas wychodzić, to członek gangu wyrzuci nas z samochodu. To jest takie dość ciekawe, no i raczej myślę, że też takie dość ciężkie chyba do uzyskania, prawda? Chyba coś takiego, no, nie było w GTA San Andreas możliwe do zrobienia. What the fuck, co on robi? No, aczkolwiek sobie to za chwilkę wytestujemy. Jak widać, Denis jest już w domu, no i zobaczymy, czy ten członek gangu nas faktycznie z tego samochodu wyrzuci. Zobaczmy. No, póki co nic się takiego nie dzieje. Denis się pojawiła. What? Ja myślałem, że jak coś to Denis w ogóle wyrzuci tego gościa z samochodu. No tak samo widzicie, mit chyba zostanie obalony, ponieważ ani ten członek gangu nie wyrzucił z auta CJ'a, ani Denis nie chce zbytnio wyrzucić tego całego członka gangu. Zobaczymy jeszcze, co się stanie, jak Denis wsiądzie zamiast niego do samochodu. Aha, on w ogóle w tym samochodzie z tego co widzę chciał zostać. What the fuck, ty? Co ty robisz, gościu? Wypad. Okej, zobaczymy, czy jak Denis wejdzie do samochodu, to czy coś się stanie. Ale chyba nie, chyba też nic się nie dzieje, ten w ogóle zaczął uciekać. Także no, mit został obalony. Jeżeli coś źle zrobiłem, to powiedzcie mi oczywiście o tym w komentarzu, bo być może, no tak jak myślę i nawet, znaczy tak jak mówię i nawet myślę, pewnie coś źle zrobiłem, bo coś w podobie jest właśnie w GTA 4, jak podwozimy Romana już po aktywności do domu, to gdy jego drzwi będą zablokowane i nie będzie mógł wysiąść, to on wypchnie wtedy CJ'a z samochodu, co jest takie dość ciekawe i właśnie być może coś takiego w podobie też działa w GTA San Andreas, coś takiego jest, że tak powiem, zaimplementowane do tej gry. No dobra, bardzo wam dziękuję, że wpadliście na ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i że oczywiście zobaczymy się także w kolejnych odcinkach z mitów w tej grze. No i również w GTA 4. Tyle ode mnie, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!